Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w mega kampanii pierwszej części gry Gran Turismo, w której to wy będziecie mieli decydujący wkład w to, co ja będę aktualnie robił na ekranie. Ale o zasadach później, na początek może lekka lekcja historii. Gra miała swoją premierę 23 grudnia 1997 roku w Japonii. A na zachodzie pojawiła się rok później, najpierw w Stanach pod koniec kwietnia 1998 roku, a w maju pojawiła się w Europie. Jest to oczywiście tytuł ekskluzywny i tytuł, który sprzedał się najlepiej na platformę PlayStation. Co mogę tu jeszcze więcej powiedzieć? Gra oferuje około 140 modeli. O ile dobrze pamiętam, grywalnych 140 modeli samochodów, więc to jest to dosyć pokaźna liczba, jak na tamte czas, jak na tamte czasy. Mamy dwa tryby rozgrywki, jeden arkadowy, który będę chciał wam pokazać w odcinku dzisiejszym. No a kolejne odcinki będą polegały na tym, że będę rozgrywał kampanię w trybie symulacyjnym. No a jeżeli chodzi o zasady związane z mega kampanią, w kolejnym odcinku zagram samochodem ze stajni, którą podacie w komentarzach pod tym filmem. Oczywiście wybiorę tą stajnię, która dostanie jak największą liczbę głosów, waszych głosów pod filmem. No a dzisiaj zagram sobie paroma markami, paroma modelami, które są dostępne w tej grze na samym początku. Tylko przeleci sobie filmik, żebyśmy się troszeczkę wkręcili w klimat gier wyścigowych. Ja osobiście wielkim fanem gier wyścigowych nie jestem, aczkolwiek Gran Turismo jest tą grą, do której chętnie sobie wrócę i zobaczymy, może na moim kanale pokażę trochę więcej części. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy mi się będzie chciało i czy wam się będzie chciało. Okej, to zaczynamy arkadówkę. Na normalnym poziomie trudności zagram sobie moim ulubionym samochodem z tej części, Nissanem Skyline. Tutaj na najprostszym torze. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Niedawno nie grałem. Podejrzewam, że będę odczuwał lekkie odciski na palcach, bo będę sterował oczywiście krzyżakiem. A każdy wie, czym się kończy używanie krzyżaka przez dłuższy czas. Okej, zagram sobie może z kamery tutaj zewnętrznej. Zawsze lubiłem patrzeć na sylwetki samochodów. Aczkolwiek, jeżeli uważacie, że mam pokazywać grę w kawkę innym stylu, czyli jeżeli chodzi o kamerę, to też decyzja będzie należeć do was. Zapiszcie to w komentarzach pod tym filmem, czy chcecie, żebym grał tutaj z jednej z dwóch opcji kamery zewnętrznej, czy może z kamery wewnętrznej, no. No, na razie mi idzie całkiem nieźle. Tego bym się ogólnie po sobie nie spodziewał. Ale sam Nissan Skyline ma to do siebie, że łatwo się go prowadzi. Czy nie zauważyłem? Haha. Musiałem lekko zjechać z toru. Dobra, lekki brak skupienia.
Nie zauważyłem, jaki napęd ma ten samochód, czy przedni, tylny, czy też na obiosie. Osobiście jeszcze nie jestem posiadaczem prawa jazdy. No i moja wiedza związana z samochodami też jest lekko znikoma, żeby nie powiedzieć praktycznie żadna. Okej, skończyliśmy wyścig na drugiej pozycji, czyli nie jest ze mną jeszcze tak źle, ale zobaczymy, jak mi pójdzie przejażdżka kolejnym samochodem. O, nowy rekord, kto by się spodziewał. Dobra, zapiszę sobie może imię takie, jakie zazwyczaj używałem w starych grach, czyli Jax, moja ulubiona postać z Mortal Kombat. W dwójkę zagrywałem się naprawdę godzinami, ale nie o tym dzisiaj odcinek. Dzisiaj będziemy mówić o Gran Turismo. Załadował, myślę się. Też na normalu. Zagramy sobie może Chevroletem. Tylko którym? Może tym Coupe 427. On ma niesamowite przyspieszenie, więc mogę lekko się nie utrzymać. No ale zobaczymy. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Piękny ekran ładowania. Oszczędzanie na grafikach. Dobra. A to sobie jedziemy. Tutaj zagramy sobie teraz z tej kamery. No jak widać, odejście samochodu jest chyba niesamowite. Ale zakręt, tak, tak. Super, naprawdę super. Jeżeli piliście, to nie jedźcie, a jeżeli nie piliście, to odbijcie. Główne motto niedzielnych kierowców. Swoją drogą, to co robią kierowcy na angielskich drogach czasami jest wręcz niesamowite. A już wiele rzeczy widziałem, jadąc sobie do pracy, czy też wracając z niej. Oczywiście siedząc w fotelu pasażera, bo jak wspomniałem, nie mam prawa jazdy. Jeden taki niesamowity koleś. Dobra, na szóste miejsce chyba. Wjechał na pół drogi, oczekując, aż przyjadą wszystkie samochody z drugiego pasa. Aha, mój kierowca mało co nie wmontował się w bok tego samochodu. Myślę, że kolej za chwilkę wyjedzie. Do tej pory mam w oczach obraz, jak kobiecina siedząca na tylnym siedzeniu zakrywa twarz rękami. Jakby miało jej dosyć pomóc, nie?
coś nie mogę opanować tego samochodu, no. Ale wszystko przede mną. Ta cała mega kampania będzie właśnie polegała na tym, żeby jednak się nauczył jeździć w tym wczesnym symulatorze. Dobra, szóste miejsce, rekord, ale nie będę zapisywał tutaj swojego imienia, bardzo żal. Dobra. To co, może przejdziemy się jeszcze raz? Bierzemy sobie Hondę, którą da się tu przejechać. Pojedziemy sobie poczciwą z Hondą Civic. Oczywiście w jedynym słusznym kolorze, czyli w kolorze czarnym. Przejdziemy się może na jednym torze, żeby nie powtarzać scenarii. To zaczęliśmy wyścig. Przed nami dwa okrążenia na torze, którego w sumie nazwy nie znam. Jakoś się nie przypatrzyłem zbyt szybko, przycisnąłem guzik startu. No autko jakoś nie buja się, nie rozwija zastraszających prędkości, ale to pozwoli mi utrzymać się w trasie. No, względnie pozwoli mi to utrzymać się w trasie. Okej, to może jeszcze dodamy jedną zasadę do tej mega kampanii, którą tutaj sobie wymyśliłem, z racji tego, że zbyt dużo rzeczy nie dzieje się na ekranie. Znaczy dzieje się dużo, ale ważne było też, żeby wszystko co będzie się działo w tej mega kampanii zależało od was, także dodam sobie jeszcze taki punkt w tym regulaminie. Czyli chodzi mi więcej o to, żebyście podali mi temat mojego monologu, który będę sobie tutaj uprawiał w trakcie jeżdżenia samochodem, który oczywiście wy wybierzecie. Co by na to? Mam nadzieję, że to jest chyba też dobry pomysł. Zwłaszcza jak wybierzecie jakiś temat totalnie z dupy i będę się musiał tutaj w jakiś sposób wybronić, co? Myślę, że powinno być w jakiś tam sposób zabawnie. Wybaczcie mój zmęczony głos, ale nagrywam to mamy tutaj godzinę 21, jestem po 10 godzinach pracy, bo sobie wstałem o 3:20, więc mam za sobą długi i ciężki dzień pracy. Pracuję w rzeźni, więc nie mam zbyt miłych widoków na co dzień. Nie wiem, czy mówiłem wam to już, czy nie. W sumie jest to bardzo dobry moment, żeby co nieco poopowiadać o sobie w trakcie siedzenia za wirtualnym kółkiem. No jasne, kurwa.
No dobra, to my widzimy się w następnym odcinku. Nie zapomnijcie subskrybować kanału, lajkować i komentować pod tym odcinkiem. Dobra, to na razie, hej, cześć.